Po nagraniu materiału na temat usuwania domowymi sposobami kurzajek i włókniaków, no, spytaliście mnie, a co z kaszakiem? Kaszak należy do tej samej grupy znamion, które bywają tak naprawdę między sobą mylone. Ludzie często nie rozróżniają jednego od drugiego i trzeciego, więc. Ale na szczęście dobra wiadomość jest taka, że można również zastosować te same metody, czyli ocet jabłkowy, taki z tych najprostszych. Ja oczywiście mówię o ocecie jabłkowym w naszej kulturze, w naszej tradycji, on jest tym głównym, natomiast pewnie w basenie Morza Śródziemnego byłby to ocet winny i miałby takie same właściwości. Oprócz tych rzeczy z tego octu, które są antybakteryjne i antyseptyczne, są jeszcze głównie właściwie chodzi o ten kwas, który octowy, który po prostu zasusza i sprawia, że to się zamienia jakby w martwy naskórek, coś w tym rodzaju, coś, co może odpaść bez żadnej szkody. I w przypadku torbieli, czyli kaszaków, jest podobnie. Można również zastosować ocet jabłkowy. Natomiast bardzo często możecie się spotkać też z taką propozycją, żeby zastosować maść cynkową, czyli tlenek cynku. I to jak najbardziej możecie to spróbować. To jest nie tylko na to dobre, nie tylko na kaszaki, ale także na trądzik na przykład. Pojedyncze wtedy się chrosty smaruje tym, to się po prostu zasusza je też. No, to może to być też dla Was taka fajna chyba alternatywa. Myślę, że również jak ktoś mówi, że ma na powiece, to chyba łatwiej jest takim. Tylko, że oczywiście ktoś musi delikatnie nam to zasuszyć, żeby oka nie dziabnąć. I myślę, że to jest jakiś sposób. Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że cynk w ogóle, brak cynku często powoduje, że kobiety na przykład w wieku 30 lat wyglądają jak młodziki, w sensie takim, że mają młodzieńczy jak gdyby trądzik, cała twarz w trądziku. Ja robiąc badania na bioresonansie zawsze u takich osób znajduję brak cynku. To proste więc rozwiązanie, że jeśli macie problem z cerą, suplementujcie cynk. Oczywiście też można suplementować inne rzeczy, na przykład błękit metylenowy również ma ciekawy wpływ na cerę, oprócz wielu innych zalet. No i też inne takie rzeczy. Ostatnio zapomniałem Wam powiedzieć, bardzo rewelacyjnie też potrafi działać, całkowicie nieinwazyjnie. Plastrix 39. Potrafią przy naklejeniu w pobliżu znamienia, czasami na znamię nawet, to potrafią te znamiona znikać. Mam takie przypadki takich klientów, których zniknęły po 2 dniach albo po tygodniu zniknęło coś, co obawiano się, że to być może w ogóle jest czerniak czy coś w tym rodzaju. Naklejono, zapomniano o tym, po tygodniu zdjęto plaster i ku zdziwieniu wszystkich nie ma śladu po tym takiej czarnej plamie. Natomiast plaster był czarny. Także jest to też fajna metoda, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi plastrami, to mogę pomóc je zdobyć o 30% taniej niż przeciętna osoba, która by chciała je zdobyć, czyli po cenie w zasadzie hurtowej. Zapraszam do kontaktu.